Razem na drodze do jedności, razem i w samochodzie. Po nabożeństwie w katedrze w Lund Franciszek wsiadł do minibusa, którym wraz z hierarchami kościoła luterańskiego i kardynałem Kochem udał się do Malmö. Tam, w mogącej pomieścić 10 tysięcy ludzi miejskiej hali widowiskowo-sportowej, dołączył do trwającego już spotkania ekumenicznego. Był to wielki festyn muzyki, śpiewu i modlitwy. Franciszek przejechał tam wzdłuż wytyczonej wewnątrz hali trasy, pozdrawiając zebranych. W towarzystwie przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej biskupa Muniba Junana oraz sekretarza generalnego tej organizacji, pastora Martina Junge, wysłuchali czterech świadectw ludzi starających się budować świat według Bożego zamysłu, jak Marguerite Barankitse z Burundi czy Rose z południowego Sudanu, broniących dzieci, które są ofiarami wojny. Luterański biskup Junan podzielił się własnym doświadczeniem. Jako palestyńskie dziecko uchodźca został przygarnięty przez luterańską wspólnotę. Świadectwo o męczeństwie chrześcijan na Bliskim Wschodzie złożył też biskup Aleppo Audo. W reakcji na nie biskup Junan stwierdził, że droga do jedności nie wiedzie tylko przez dialog teologiczny, lecz przede wszystkim przez praktyczne świadectwo męczeństwa i profetycznej służby potrzebującym. Papież Franciszek dziękował Bogu za tę możliwość wspólnego upamiętnienia 500-lecia reformacji. Mówił, że wzajemny dialog między katolikami i luteranami pozwolił pogłębić wzajemne zrozumienie, zrodzić zaufanie i potwierdzić pragnienie podążania ku pełnej jedności. Odniósł się także do wysłuchanych świadectw. Jedność między chrześcijanami jest priorytetem, bo uznajemy, że więcej jest tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli, powiedział papież. Podkreślił także, że dzięki podjętemu dialogowi możliwe jest wzajemne zaufanie i pragnienie, by dążyć do jedności. Jak zauważył, jednym z jego owoców jest deklaracja podpisana podczas tego spotkania przez Caritas Internationalis i działający w ramach Światowej Federacji Luterańskiej Departament Służby dla Świata. Ma ona wzmocnić wzajemną współpracę i porozumienie. Na koniec pobytu w Malmö Arena Ojciec Święty spotkał się jeszcze z blisko 30 delegacjami różnych kościołów chrześcijańskich obecnych na uroczystościach.